jeśli miasto padnie, a ocalę jej jeden, on będzie niósł miasto w sobie. Po drogach wygnania on będzie miasto. Tenże młody człowiek, bez użycia jakiejkolwiek broni, bez użycia siły czy przemocy, bez zabijania, jako żołnierz, młody żołnierz Armii Krajowej, 17-letni chłopak, wyprowadził 6 więźniów z suwalskiego więzienia, żołnierzy Armii Krajowej. Wiemy doskonale z historii, że ówczesne władze były zawsze dane, były zdradzieckie. I to trzeba jasno i głośno wszędzie głosić. Wtedy, słuchajcie, bohaterów naszych, polskich synów, prześladowano za to, że dokonywali takich właśnie czynów. Proces, który odbywał się w Białymstoku, był mocno sfingowany. Podstawiono fałszywych świadków, używano dowodów niewłaściwych. I uznano wtedy go jako przestępcę. Nazywano ich bandytami. Marian Piekarski został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 7 kwietnia 1946 roku w mieszkaniu narzeczonej Władysławy Wojnowskiej, nauczycielki z Przyrośni. Podczas śledztwa prowadzonego przez PUPP w Słowach zachował godną postawę, biorąc na siebie całą odpowiedzialność za dokonywane akcje oraz odmawianie zeznań obciążających osoby związane z konspiracją, za co był dotkliwie bity. 20 lipca 1946 roku został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wyrok wykonano 11 września 1946 roku. Taki chłopiec, który dla nas dziś jest bohaterem. Nie wiem, czy wiecie, ale o Marianie Piekarskim pisały gazety, że to był zdrajca, że to był chuligan, że to był bandyta.
straszną.